Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Cześć, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w 86. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Dzisiaj między innymi o tym, jakie straty przyniosła pandemia, o rejestracji polskich firm w Czechach, czy się opłaca, czy nie, o dochodzie pasywnym, między innymi, Nowym Ładzie. Czy się opłaca, czy nie. O Nowym Ładzie, troszeczkę go odczarujemy. Czy się opłaca, czy nie. I komu? Oraz o tym, jak to można budować i burzyć w Polsce w zupełnie inny sposób. I czy to się opłaca, czy nie. Nie. I o tym wszystkim powiedzą wam dzisiaj. Michał Kucharski. Piotr Łysko. Oraz Mateusz Majk. Także startujemy, zaczynamy od newsów. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Generalnie odwołując się do poprzedniego nieładnego odcinka, nasi analitycy dotarli do nowych wykresików z tą 9% obowiązkową składką zdrowotną i dostrzegli tam, że na samym dole tego wykresiku są trzy gwiazdki. Pięć? Nie, to jest 5 i 3. I właśnie, osoby zarabiające koło tych 3-4 tysięcy, tak? W skali roku. Czyli, no, umówmy się, ludzie, no, którym się nie powodzi, zostają dodatkowo. I nie mówimy wcale o powodzianach. Nie. Tak. Bo im się nie przelewa. Powiem, Łysy to jest dość suchy żart. Dość. Jejku. Tak. To okazuje się, że osoby, które właśnie zarabiają tak niewiele w skali roku, będą już dodatkowo obciążone 9% składką zdrowotną, że oni się nie łapią w te wszystkie ulgi, limity i tak dalej. Ale już się oczywiście pojawia jakiś pomysł, tak, Łysy, bo chciałeś o tym powiedzieć. Ale no, ja zawsze przecież powtarzałem i nawet w naszym odcinku, że nie powinno się mało zarabiać. Trzeba zarabiać więcej. Wtedy się nie będzie płacić podatków. No, po prostu nie rozumiem. To jest rewelacyjny motywator. Nie wiem, czy wiecie, ale w ekonomii, co w nauce prawa podatkowego, jest teoria... Darwina. Jest teoria... Łyski. Tak, ale niektórzy właśnie są tym brakującym ogniwem tej teorii, ale jest teoria, która mówi, wiadomo, podatek liniowy, wszyscy wiemy, o co chodzi, podatek progresywny, też wszyscy wiemy, o co chodzi, im więcej zarabiasz, tym większą masz skalę podatkową, wyższą skalę podatkową, ale jest też teoria podatku degresywnego. Nie wiem, czy wiecie, że ci, którzy zarabiają najwięcej, płacą najniższą stawkę podatkową, bo i tak płacą więcej, ale jest to niejako nagroda za to, że poszli maksymalnie do góry. I mobilizacja za tych, że im więcej zarabiasz, tym większe podatki płacisz, ale mniejszą skalę. I autentycznie jest to mocno kontrowersyjne, albo na pierwszy rzut ucha mocno kontrowersyjne, ale jakby się zastanowić może nie w idealnym społeczeństwie, ale w takim, które ma bardzo mocno wyrównane szanse, no jest to jakiś sposób mobilizacji. No może to jest trochę metoda kija i marchewki, ale no trochę jest, nie? I może to o to chodziło, może to jest właśnie taki mikro wprowadzenie tego podatku degresywnego, że im więcej zarabiasz, tym więcej płacisz, ale jak już najmniej zarabiasz, to też dużo podatku płacisz. Nie? Ale zobacz, i jest kolejna teoria, która mówi, że najlepiej rządzi się średniakami, nie? Z tego niewolnika... I Salomon naleje. Syty niewolnik nigdy nie podniesie buntu, nie? Tak, tylko mówię... Przypominam. Może to nie przypadek. Ktoś ostatnio Gladiatora oglądał. Sucho ci będzie. Sucho. Nie oglądałem Gladiatora, dawno nie jechałem autokarem do Grecji. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam też krótki most do ostatniego podcastu o papierkach ekipy. Wiem. Jezus, ktoś pobił jakiś rekord? Nie. Specjalnie OLX rozszerzył zakazy dotyczące handlu na ich portalu. I obok tutaj informacje o tym, że nie można handlować przeterminowaną żywnością, bydłem pourazowym, papierkami po lodach ekipy. No właśnie, to jest ostatni podpunkt. Tak. Nie możecie handlować papierkami po lodach ekipy. W regulaminie portalu to się pojawiło. Ale to jest zajebisty chwyt marketingowy. Aj. Aj.
Także ten tego, jeśli sprzedajecie na Oliksie, musicie przejść gdzieś indziej. Tak, na przykład pod stadion. Pst, pst. Mam papierki po lodzie ekipy. Chcesz zobaczyć papierek po lodzie ekipy? Tam stoi mój van. Łysy, biorąc pod uwagę, że jakby, nie, targetem... No. Biorąc pod uwagę, że targetem tutaj ekipy to są osoby chyba poniżej 15 roku życia, to Łysy, myślę, że twój van... Van Diesel oczywiście. Tak, tak. No, wyczułam, że musisz szukać już sobie jakiegoś adwokata. Tak. Znajdę jakiegoś. Kiedyś go znajdę. No. Kiedyś cię znajdę. Znajdę cię. Pewnie wielu z was będzie lizać. Lody ekipy. Nie. Papierki po lodach ekipy? Nie. Lizać rany. Po pandemii. motherfuckers. I chodzi o to, że przedsiębiorcy będą mogli rozliczyć wydatki na utrzymanie biznesu, które ponieśli w czasie lockdownu. Nawet jeżeli nic się nie zarabiało i miało się tylko i wyłącznie koszty, to mam nadzieję, że przedsiębiorcy je i tak księgowali, bo osiągali prawdopodobnie, chociaż nie życzę wam tego, ale dla tych, którzy osiągali stratę, niech ta strata nie będzie stratą. Podatkową. Że tak powiem. Podatkową. Dlaczego? Wydatki na utrzymanie biznesu w czasie pandemii można zaliczyć do podatkowych kosztów. Mają one na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów i potwierdziła to Krajowa Informacja Skarbowa. Co jest spoko i co jest w porządku, bo ta instytucja rzadko potwierdza tak dobre newsy. Zdawałoby się to oczywiste, ale w naszym programie zdawałoby się oczywiste już nie jedno, a oczywistym dla skarbówki nie było. I nie ma znaczenia, to jest istotne dla was, nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca oficjalnie zawiesił działalność, czy po prostu wstrzymał swój biznes. I dzięki temu będzie mógł to rozliczyć w kolejnych latach. A i teraz... Ale jeśli zawiesił działalność gospodarczą, to wtedy nie mógł ponosić kosztów podczas okresu zawieszenia. Ale mógł mieć wydatki. I je też może rozliczyć. Mhm. Stałe, też, tak. Też mógł, może je rozliczyć. Ale paliwo? Z przepisów, które zostały wprowadzone między innymi właśnie tą ustawą covidową, wynika, że z preferencji mogą skorzystać firmy, których ubiegłoroczne przychody były niższe o 50% od tych z 2019 roku. Limit odliczenia to 5 milionów. Warto pamiętać. No dobra, ale on dalej... A, i jeżeli strata została spowodowana epidemią, wolno ją odliczyć wstecznie od dochodu z 2019 roku. To też jest istotne. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że w tym momencie nie musimy... Bo normalnie jest coś takiego głupiego ze stratą, że poniosłeś stratę, ale musisz ją rozłożyć sobie na lata do przodu, tak, prawda? Tak, tak, a tutaj tak, dalej tak, trzeba tak robić będzie? Nie. Czy możemy sobie na raz po prostu... Na raz jest limit tylko, nie? Pięć, no to jest spoko. I to jest w porządku. To jest spoko. Czekajcie, ja muszę zadzwonić do mojej księgowej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobrze, to jak jesteśmy przy administracji skarbowej, to kolejna dobra informacja. Zobaczcie, jaki odcinek z dobrymi informacjami. To wszystko pod nie dziecka. Dokładnie. No to powiem wam, ta uchwała NSA, o której myślę, to jest niczym dzień dziecka dla przedsiębiorców, myślę. Bowiem... Michał, jaka to uchwała? No właśnie. Bowiem donosiliśmy na antenie naszego podcastu już wcześniej. A, byłeś TV? Bonek. Nie twoja sprawa, Lolek. No. Ty miałbyś TV wstrzywacz. Czemu? Nie wiem, tak. Co za bezsens. A Mateusz miałby TV żyrafa. No na przykład. Spinacz, ten z Windowsa. Nie no, Magley. Wstrzywacz. Madley. Madley, no tak to było. Tak, to jest niczym dzień dziecka. A dlaczego? Co już donosiliśmy niejednokrotnie na antenie naszego podcastu, no tutaj praktyką bardzo brzydką urzędów skarbowych było wszczynanie postępowania skarbowego, tylko żeby zawiesić bieg terminu przedawnienia. Tutaj Piotr łysko macha głową i potwierdza, że tak się działo. I Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, która ukróca tą karygodną praktykę. Ukraca. Oni ukrócają. Ukróca. Stwierdziły urzędy skarbowe, gdy ten wyrok się pojawił. No to w związku z tym, jeśli ktoś z was tutaj taką sytuację ma, bądź w przyszłości miałby, no to tutaj prawo stoi po jego stronie. Piotr Łysko, current dokument? Dobrze. Prawo stoi po jego stronie. Po której stronie?
Problem polega na tym, jego? Bo pamiętajmy o jednym. Do wyroków trzeba się stosować. Dziękuję bardzo. I fajnie, cieszę się, że Naczelny Sąd Administracyjny taką uchwałę wydał. Problem polega na tym, że ona się musi przyjąć. Nie? A myślę, że do tego niestety chciałbym się mylić, a może się mylę. Musimy kiedyś zaprosić kogoś w ogóle z jakiejś instytucji skarbowej do nas. Urzędu Skarbowego. Jakikolwiek. Izby Skarbowej. Z KIS-u. Ale naprawdę chcesz, nie mówię, żeby kogoś zwolnili? Ale nie, no co, przecież nie będzie mówił prawdy. Nie no, na początku dostanie Biblię, jak wiesz, będzie mówił pan prawdę. Prawdę i tylko prawdę. Prawdę, prawdę i gówno prawdę. Po czym ta osoba powie, dzień dobry i na dzień dobry krzywoprzysięstwo. No i cały misterny plan. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam taką ankietę do was i w zasadzie jedno krótkie pytanie z nią związane. Czy jeżeli można by było w Polsce zastąpić rząd sztuczną inteligencją, to chcielibyście to zrobić? To jest trudne pytanie, bardzo trudne pytanie. Inteligencja bardzo. Zawsze jest w cenie. Jakaś by w końcu była. Bardzo trudne pytanie, bo ja na przykład nie wierzę w sztuczną inteligencję, ale z drugiej strony nie wierzę też w inteligencję rządu. I teraz muszę się zastanowić, w czyją inteligencję bardziej nie wierzę, albo w którą chciałbym bardziej uwierzyć. Nie wiem. Pomidor. Michał? Trochę tak jak łysy. Tutaj moje myśli biegną, ale też... Znaczy ja bardziej rozumiem, że sztuczna inteligencja jako taka będzie istniała. Ja wierzę, że to będzie funkcjonowało, tylko ktoś na tym sprawuje kontrolę. I już... Tutaj ja bardziej tak socjologiczno-politycznie na to patrzę, że no jakby nie było, nad instytucjami państwowymi mamy demokratyczną kontrolę, a no nad ewentualną sztuczną demokracją, nad sztuczną inteligencją kontrolę mieliby jacyś programiści, tak, którzy pisali te algorytmy i przypuszczam, że byłoby tak skomplikowane, że wymykałyby się kontroli. Tak. Także to jest taka moja obawa, co nie zmienia faktu, że spodziewam się, że no to mogłoby mieć sens, tylko tam też mogłoby zabraknąć, jeżeli to mówię ja. Czego? Wrażliwości społecznej. Bo niektóre... Niektóre decyzje, obawiam się, no, byłyby bardzo logiczne, ale no niekoniecznie akceptowane społecznie. Takie ale no, radykalne. Tak. No i teraz Mateusz, wytłumacz nam, bo rozbudziłeś naszą ciekawość takim newsem. Padło badanie w Europie, a nie tylko w Europie. Zresztą coroczne, jak Europa ma się do sztucznej inteligencji i do zmiany właśnie ekipy rządzącej. I patrząc na średnią Europę, to osoby w naszym wieku, jeszcze się tutaj zaliczamy, czyli 25-34 lata, 60% zdecydowałoby się podmienić rząd właśnie na sztuczną inteligencję. Średnia Europy to jest powyżej 50%, jeśli chodzi o różne przedziały wiekowe, natomiast patrząc w ogóle na Polskę, i tu mówimy o każdym przedziale wiekowym, ponad 55% osób chciałoby. Polacy ogólnie podeszli do tematu dosyć ciekawie, natomiast patrząc na kraj poza Europą, to Stany Zjednoczone zupełnie na drugim biegunie tak naprawdę. 40% osób chciałoby, żeby sztuczna inteligencja Stanami Zjednoczonymi rządziła. Ale to jest naród, który wierzy, że Star Wars jest na faktach. Autentycznych. Dokładnie. Ale patrząc na ilość operacji plastycznych Donalda Trumpa, to myślę, że tam mogła być sztuczna inteligencja. Już. Jakaś na pewno tak. Była. Przez 5 lat rządziła tym krajem. A Chiny, jak myślicie? Patrząc na ich rozbudowany system inwigilacji, to... Myślę, że tam mogło... Ja myślę, że Chinami rządzi Huawei od pewnego czasu. Ja myślę, że tam mogło wyjść 110%. Za czym? Sztuczna inteligencja w 100% zagłosowała za tym, że chciałaby, żeby rządziła krajem. A słyszałeś żart, że podczas Eurowizji Białorusini są tak przyzwyczajeni w swoim kraju, że zagłosowali na Łukaszenkę? Mogłoby tak być. 75% za. I to tak naprawdę był najwyższy taki poziom, jeśli chodzi o... W Chinach? Tak. O to, żeby sztuczna inteligencja Chinami rządziła. A badali obywateli Chin mieszkających w Chinach, czy obywateli Chin mieszkających poza Chinami? Dobre pytanie. Nie, to może diametralnie zmienić wyniki. Wydaje mi się, że ktoś z Europy prowadził to badanie. Także... Ale wiesz, na tych Chińczykach, którymi... Podobno jak jest podpiętym pod prąd, to zupełnie inaczej się odpowiada.
Mogłoby tak, tak słyszałem. Być. A nie tylko pod internet. A nie tylko pod internet. No, w każdym razie, znaczy ja też bym był chyba za tym, żeby jednak ta sztuczna inteligencja przejęła kontrolę przynajmniej nad tą Polską. Nie, ale na przykład nad finansami bym chciał. Ale nad prawem też. Nie! Nie, 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 absolutnie. Nie, 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 nigdy w życiu. Że robotę bym stracił. Ale nie, to nie, nie, ale to nie chodzi o to. Nie, ale to nie chodzi o... Nie, sztuczna inteligencja nie jest w stanie orzekać, nie jest w stanie też tworzyć dobrych przepisów. A ja nie mówię o dobrych przepisach. A o złych to tak. Sztuczna inteligencja nie jest w stanie tworzyć prawa, wydawać wyroków i tworzyć dobrych przepisów. A mi się wydaje, że jest w stanie. Wiesz dlaczego? No masz rację, wydaje ci się. Ale tylko i wyłącznie tworzyć przepisy. No ale czemu? Dużo szybciej sztuczna inteligencja jest w stanie przeanalizować, które puste przepisy... Puste odwołania, tak? Nie, które się, porządkować wiesz, przepisy, nie tworzyć je. Ja bym połączył. Ja jestem na przykład... Tylko cały czas by błąd wyskakiwał, ale to ktoś tworzył przepisy. To nie jest pytanie... Ja uważam, że to nie jest pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. To zależy. Ale no tak, i troszkę poprawniczę sobie, bo ja uważam, że to byłoby dobrym pomysłem, gdybyśmy wprowadzili pewne elementy sztucznej inteligencji. No, by wiele rzeczy ułatwiło, zautomatyzowało. Na przykład nie byłoby dyskusji, czy publikować jakiś wyrok w dzienniku, czy nie publikować, tylko byłoby to z automatu. No, takie rzeczy mogą się dziać z automatu. Powie, że to nie jest kwestia sztucznej inteligencji, tylko to jest kwestia... Inteligencji. Tak. Znaczy też... Woli. Umawiania się, tak? Nie, no tak. Polityka. Ale dlatego właśnie uważam, że w tym aspekcie przydałaby nam się sztuczna inteligencja, tak, która by nie analizowała, na przykład nie analizowałaby profitów politycznych, nie? Tylko po prostu analizowałaby coś w oparciu o suche fakty i liczby. Jakie skutki, które mogą, że tak powiem, się pojawić w momencie, kiedy historycznie już to zostało gdzieś kiedyś wprowadzone. Na przykład. I na podstawie tego, nie? Tak. Jakby zweryfikować ekonomiczne skutki, polityczne, tak, skutki społeczne. No bo jeżeli są jakieś dane i te dane gdzieś funkcjonują, to można je przeanalizować. Nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc na to. A to o czym mówi, że uporządkować, no na pewno by wskazała pewnego rodzaju wykluczenia, które się mogą pojawić, tak? Że jakieś przepisy nawzajem się wykluczają, albo w drugą stronę jest za dużo tych przepisów, tak jak za dużo jest przepisów podatkowych. Ale w momencie, w którym sztuczna inteligencja wskazałaby, że w Polsce jest za dużo przepisów, została podłączona. Dlatego ta sztuczna inteligencja w 100% tutaj była potrzebna. No ale jakby była sztuczna inteligencja, której nie da się odłączyć, to byłby Skynet. I'll be back. No i widzicie, i dochodzimy do czegoś takiego, że pomijam, wiadomo, całkowitą hipotetyczność tej dyskusji, to gdyby już tak doskonałe były te algorytmy i to wszystko, to na przykład osiągałyby lepsze wyniki na giełdzie, bo tutaj, jeśli mnie nie myli, Piotr powiedział, że ty byś chciał, żeby finansami, czy Mateusz, żeby rządziła sztuczna inteligencja, ty. Ale no przecież, halo, ale to już się dzieje. Przecież są programy dla na przykład... Tak, inwestorów, które się mylą. Nie, bukmacherów. Dla analityków finansowych? No gdzie inwestujecie w Polsce, jeżeli nie na giełdzie? No. Gdzie inwestujemy? W skarpecie? Nie. New Connect? New Connect, właśnie. Alternatywna giełda. No nie, no to, a tak, żeby... Taka zagadka była. Taka zagwozdka. No to przecież są programy, które na bazie sztucznej inteligencji analizują ruchy i przewidują mniej więcej z dość dobrą skutecznością, bo zawsze praktycznie zawsze wychodzą na plus. Większy bądź mniejszy. Bingo. Znaczy... I to już się dzieje. I w taką sztuczną inteligencję wierzę. Wierzę w algorytmy, które są w stanie coś przewidzieć. Mm-hmm. Nie? Taki algorytm chodzący to z Warren Buffett. Piotrze Łysko. Tak, Mialek. To skoro tak dobrze wierzysz, to powiedz mi, korzystasz z nich? Nie. A przecież tam jest gwarancja zysku. Tak, ale ja mam gwarancję zysku znacznie większą niż indziej. Czy ale opartą sztuczną inteligencję? Nie, w moją. Dziękuję bardzo. Właśnie odpowiedziałeś, dlaczego to nie działa. Dopóki człowiek gdzieś będzie osiągał lepsze wyniki, to wiesz, ale tak, gdyby to tak funkcjonowało, no to wiesz... Traderzy by tylko bazowali na tych rzeczach. Oni się na nich opierają, a potem podejmują sami decyzje. No, pewnie, że tak. A wiesz, a myślę, że osoby decyzyjne, widząc, wiesz, jak traderzy podejmują decyzje, jakie decyzje sugerowały algorytmy, w pewnym momencie by stwierdzili, wypierdzielamy traderów i zostawiamy tylko inteligencję, bo ona podejmuje lepsze decyzje. A jednak z jakiegoś powodu ci traderzy zostają, no bo widocznie jeszcze te algorytmy nie są aż tak doskonałe. No, ale tak sobie gdybamy. A może komuś zależy, żeby nie były tak doskonałe? Tam. Kiedyś by fajnie było zaprosić kogoś, kto... Tak, się zna na temacie i nie będzie tak od rzeczy gadał, jak my dzisiaj. Dokładnie. Bez sensu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Przeskakujemy do następnego newsa. Następny news dotyczy Holandii. Niderlandów, przepraszam. Niderlandów. Ała, co? Tak.
samo ukaranie się za tą starą nazwę. Chłosta. W 2002... Chłosta. W 2020 roku od rządu Niderlandów Booking.com otrzymał 100 milionów euro wsparcia. No wiadomo, było to związane z tym, że ludzie troszkę przestali podróżować, no i raczej nie zależało Niderlandom na tym, żeby tak rozpoznawana aplikacja pochodząca z ich kraju padła. Takie wsparcie pomostowe. Nazwijmy sobie to w ten sposób. Booking jest z Holandii? Tak, ma siedzibę w Holandii. No nie wiedziałem. Taka ciekawostka. Piotrze, no? Proszę mi tutaj dać policzek, bo muszę coś policzkować. może nastawię od razu drugi. Niderlandów. To już ustaliliśmy. Tak, przepraszam. Demet. Jakby ktoś słuchaczy teraz nie wiedział, co chodzi, to polecamy cofnąć się z 20-30 odcinków, gdzie dyskutowaliśmy na temat tego, że już Holandii nie ma i są Niderlandy i koniec. Ale wracając do newsa. Spoko kasa? Przyjęlibyście, prawda? Jakby mnie poprosili. Jakby cię poprosili. No. Ale miałbym opory. Ale to ciekawe, czy miałbyś opory przed tym drugim, bowiem okazuje się, że właśnie Booking.com wypłacił zarządowi gigantyczną premię. I trzyosobowy zarząd ma otrzymać w formie pakietu akcji, no ale dalej ma przeliczalną wartość 28 milionów euro. Ponad 1/4 tej pomocy, co dostał cały Booking na przetrwanie. No i co, przetrwał? No i właśnie... Przetrwał, bo nawet wczoraj z niego korzystałem. Przetrwał. No i właśnie o to chodzi. Bo część ludzi jest oburzona, że przepraszam, rok temu wzięliście 100 baniek, a teraz sobie wypłacacie gigantyczne premie. Poczta Polska? A oni na to hola hola. 100 baniek oczywiście wzięliśmy, bo nam tutaj dali. Rezerwacje spadło 60%, musieliśmy się zapożyczyć, super, że dostaliśmy to wsparcie, ale był warunek taki, żebyśmy firmę tam utrzymali, tak, takie były warunki otrzymania tego wsparcia, my je spełniliśmy, a to co potem robimy, no to generalnie wara, co nie, jesteśmy prywatną firmą. Na część, ale no, korzystaliście z wsparcia, teraz to nieetyczne, bo skoro was stać na takie premie, no to hurdur. No i co państwo myślą? Czy hurdur, czy nie hurdur? No nie, hurdur jest taki sam hurdur, jak w przypadku Amazona i płatności dla Australii. Mateusz lekko poczerwieniał. Para z uszu mu poszła. Mateusz? Nie, ja ci ściszę mikrofon, zanim zaczniesz odpowiadać. To zależy. Od czego? Proszę, wytłumacz. Od spojrzenia. Czy jesteś przedsiębiorcą, który przede wszystkim przelicza to wszystko na kasę, czy jesteś przedsiębiorcą, który też działa społecznie. Ale to jedno i drugie chyba się ale nie przepraszam wyklucza. Bardzo. Ostatnio Piotr Łysko bardzo ładnie na tym przywołał, że tutaj w gospodarce wolnorynkowej przedsiębiorcy oczywiście mają na uwadze zysk, ale również odpowiedzialność. Oni są bardzo odpowiedzialni za swoje rodziny. I rodziny swoich rodzin. Tak. I rodzin swoich rodzin. No, także wszystko zostaje w rodzinie. No nie, no, jak dla mnie... Ja nie widzę w tym nic złego. Ja też nie. Ja nie widzę w tym nic złego, bo tak naprawdę być może, ja nie mówię, że tak jest, no ale też staram się być trochę rzecznikiem, adwokatem diabła, tak? Osoby, które się nie jest w stanie wypowiedzieć. Być może zarząd, chciałbym wierzyć, że tak było, zapieprzał od rana do wieczora przez ostatnie półtora roku i tak naprawdę wprowadził wiele różnych programów przy wykorzystaniu tych środków, wiesz, na skalę międzynarodową. Szczerze mówiąc, Booking przy ogólnoświatowej pandemii to tak naprawdę jest taki Salomon, który musiałby nalać z pustego. Może kwota poraża, tak? Może kwota porażać, bo to jest kwota, myślę, że za duża, ale jeżeli pytasz mnie... jeżeli pytasz, czy, to ja nie mam, nie oburza mnie sam fakt. Może mnie trochę oburzać kwota, ale no jeżeli jest to, ma to pokrycie, a spółka dalej nie zachwieje swojej płynności finansowej, no to dlaczego nie? Myślę, że nie drenują, to też nie jest tak, że drenują spółkę do zera, bo na pewno by tak nie zrobili. Dlatego nie ma kwoty, która by mnie oburzyła. Jeśli tylko ona się spina wewnątrz firmy, tak. To nie ma dyskusji. To jest troszkę na zasadzie, też ostatnio brałem udział w takiej dyskusji, ile powinni brać sportowcy na przykład za reklamę.
Nie mówię tutaj o Robercie Lewandowskim czy o jakichś tam innych sportowcach. Po prostu tyle, ile dadzą. Był ile, jakie są kwoty adekwatne za to, żeby pokazać swoją twarz w reklamie. I ja trochę nie rozumiałem tego pytania, nie rozumiałem dyskusji ile, bo ja uważam, że tyle, ile sponsor da. No kurczę, no bo dlaczego nie? No wszystko ma swoją cenę, tak? Dopóki, jeżeli tego nie zrozumiemy, jeżeli ludzie tego nie zrozumieją, że wszystko ma swoją cenę, oczywiście są pewne granice tego, ale zasadniczo wszystko jest przeliczalne na pieniądze. No i dlaczego osoba, która jest powszechnie rozpoznawalna, nie ma zareklamować batonu, czy nie wiem, wody mineralnej, czy z czym bardziej sprzętu związanego ze sportem, który uprawia, tak? Nie wiem, korków, piłek z ciuchów. Maszynki do golenia. Maszynki do golenia. Ale dlaczego nie? Jedna firma zapłaci w bubańki, a druga 10, no to jest... Ale też nie widzę powodu, żeby się oburzać, tak? Na tym polega wolny rynek. Albo ostatnio też była dyskusja, dlaczego piłkarze nożni zarabiają więcej niż piłkarki nożne. No może ja jestem feministą. Ja naprawdę jestem feministą, ale problem polega na tym, że jednak więcej ludzi chce oglądać mężczyzn kopiących piłkę niż kobiety kopiące piłkę. No a pieniądze biorą się od sponsorów, tak? Jak sponsorzy, nie wiem, sponsorom bardziej na przykład opłaca się dawać swoje banery na koszulki piłkarzy niż piłkarek. Chociaż te reklamy były bardziej ewidentnie na przykład uwydatnione. Ale to nie zmienia faktu, że ciągle więcej ludzi chce oglądać męską piłkę niż żeńską piłkę. I ja bardzo życzę wszystkim piłkarkom, żeby doszły do tych zarobków jak piłkarze, ale to nie jest problem piłkarek, to jest problem innych sportów też. Znaczy, polscy koszykarze zarabiają x razy mniej niż piłkarze. Siatkarze to samo. Czyli to jest wina społeczeństwa. Piłkarze ręczni to samo. Czyli to jest wina sporty, w których mamy ogromne wyniki. W siatkówce jesteś mniej. Nie ma znaczenia. Ludzie chcą oglądać to i to i to i to i tyle. Czyli z jednej strony można powiedzieć tak. To jest nierówność. To jest nierówne. Ale to wynika z czegoś. Społeczeństwu się to nie podoba, a w zasadzie społeczeństwo ma na to wpływ i ich decyzje wpływają na decyzje sponsorów. Ale oczywiście, jeśli mecze polskiej reprezentacji siatkówki, bo to jest fajny przykład, bo siatkarze właśnie tam gdzieś czytałem wyliczenia, że to jest ponad 30 razy mniej niż reprezentacja w piłce nożnej. Gdzie... Mistrzowie świata. Tak. Ludzie. Gdzie, no jeśli jesteśmy w siatkówce, to już nieraz było mówione, to my robimy grupę śmierci w siatkówce, tak? Tak. A przypadkowo w piłce nożnej też zawsze jesteśmy w grupie śmierci, nawet jak gramy z Maroko i San Marino, co nie? Dla nas grupa śmierci nawet byłaby, jak była Grenlandia i Wyspy Owcze. No, więc... Mecz o życie, mecz o wszystko. Wiecie, no... Klasyka. Jest przepaść, jeśli chodzi o poziom tych dwóch drużyn. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Ale ludzie, którzy kopią piłkę, dokładnie, mają prawo zarabiać tyle, ileż oczywiście. Dostanowienie. Bo jeśli mecz taki w piłki nożnej tam, nie wiem, wymyślam liczby, tak? Przyciągnie przed telewizor milion ludzi, a mecz siatkówki przyciągnie, nie wiem, 100 tysięcy, no to wiadomo, że to się będzie inaczej kalkulowało, tak? Taką teorię jeszcze w związku z tym słyszałem. Nie może być tak, że ktoś zarabia 10 razy więcej niż drugi człowiek. Dlaczego nie może być? No, ja się z tym nie... Bo to jest nieetyczne. Żeby ktoś zarabiał 10 razy więcej niż ktoś inny. To biorąc pod uwagę, że w Afryce ktoś zasuwa, nie wiem, za $2 za tydzień albo coś takiego, no to generalnie tak, trochę hardcore. Nawet nie o to chodzi. To by oznaczało na przykład, że ktoś, kto pracuje za minimalną pensję, zarabia 2 na rękę, tak? Teraz minimalna, z groszami. W takim razie prezes wielkiego banku, nie wiem, nawet nie prezes wielkiego banku, prywatnego, nieprywatnego, obojętnie kto, jest górny limit, na przykład 20 tysięcy miesięcznie. Ja nie uważam, żeby rozumiem, czym kierują się ludzie podnoszący takie teorie, bo rozumiem to, ale nie rozumiem tych teorii. Ale... Znaczy, nie, jestem przeciwnikiem wydaje tego. Wydaje mi się, że osoby, które takie coś podnoszą, ewidentnie nie rozumieją odpowiedzialności ciążącej na osobach decyzyjnych, na przykład właśnie w instytucjach finansowych. Na przykład. Nie chciałbym oddać moich pieniędzy komuś, kto nie ma ku temu kompetencji, nie skończył odpowiednich studiów, nie dokształca się, nie rozumie mechanizmów rynkowych. A no, rynek spowodował, że niektóre te studia, które te osoby kończą, kosztują za semestr tyle, ile oni by chcieli płacić za miesiąc na przykład, co nie? Albo, no wiecie o co chodzi, no, tak, to jest jakieś międzynarodowe wykształcenie. Nie, no, to są zupełnie oderwane, myślę, pomysły od rzeczywistości, co nie? Że no niestety, no,
Tak to będzie. Dla tych osób, które tak myślą, że po prostu niektóre rzeczy będą dużo kosztowały, ale dlatego też, że tam jest gigantyczna odpowiedzialność i tyle. Pewnie, ale już jesteśmy przy tym temacie, to wydaje mi się, że bardzo dobrze, żebyśmy też poruszyli przynajmniej trochę, chociaż już kilka razy w podcaście ten temat padał, bezwarunkowego dochodu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To bardzo ładny most do tego zrobiłeś. Życzysz sobie rozwinąć temat? Nie, Michał, proszę. Niemcy robią eksperyment i od 1 czerwca właśnie zostały wytypowane 122 osoby spośród, uwaga, 2 milionów chętnych. Mhm. I te osoby przez 3 lata będą dostawać co miesiąc 1200 euro za nic. Nie ma warunków. Po prostu... Na rękę i to tak, jest ważne. Tak. Pracujesz, nie pracujesz, nie wiem, co by się nie działo, 1200 euro ci wpływa miesięcznie na konto. No i to będzie ta grupa testowa, która po 3 latach ale pokaże... Ale czy można jednocześnie normalnie prowadzić swoją pracę zarobkową? Robisz, co chcesz. Robisz, nie masz no strings attached. Czemu u nas nie ma takich eksperymentów? Dobra, są. Myśmy pierwsi! Myśmy byli pierwsi! Tylko jeden warunek! Dziecka? No. Nieprawda, że Niemcy ale byli wiesz, pierwsi. Chodzi, ale to nie będzie Niemiec plunął w twarz. To jest nie. Super sprawa, bo powiedzmy zostanie to sprawdzone w kraju, powiedzmy, w miarę rozwiniętym. Tylko pytanie, no... Znaczy, ja wczoraj miałem taką trochę dyskusję z Magdą, z moją małżonką, no właśnie. I tak próbowałem sobie wyobrazić. Co ma pokazać ten eksperyment? Wytłumaczcie mi. No bo troszkę nie łapię. Czy coś się zmieni w momencie, kiedy dana osoba będzie miała środki na przeżycie? Minimalne, ale jednak na przeżycie. Mhm. No i czy stwierdzi, że i dla niej one są wystarczające, czy jednak, wiesz, coś będzie robiła? Nie. Ja odpowiem ci prosto. Ludzie podzielą się na dwie grupy. Pierwsze, mam wszystko w dupie, to mi wystarczy. Druga, mogę pozwolić sobie na większe ryzyko, bo mam większą swobodę. Trzecia, ja bym jeszcze dodał, być może jakaś grupa taka, która myśli społecznie bardziej, na zasadzie, kurczę, okej, mamy minimalną kasę, w Polsce by było to na przeliczeniu, chociaż na pewno taka kwota by to nie była, 5000 zł na osobę. Mogę robić sobie jakieś, nie wiem, swoje hobby, rozwijać się, pomagać innym i tak dalej. Nie? Albo pracować 4 dni w tygodniu. Na przykład. Bo tak. No ale czy to by cokolwiek zmieniło? To zawsze, no, co chcą zbadać podczas dochodu pasywnego, tak? Czyli, czy wiesz, to wpłynie na ich wybór ścieżki, tak? Czyli do tej pory, nie wiem, to sobie pracowały w korpo, w cyferkach, ale no, ktoś zawsze chciał być rzeźbiarzem. No i czy na przykład rzuci z tego powodu tą pracę w korpo i pójdzie w Bieszczady polskie. Tak, i tam będzie sobie rzeźbił, tak? Chodzi o tego typu wybory, tak? Helmut, powiedz Bieszczady. Tam są jakieś zaawansowane badania na temat tego, czy oni będą bardziej szczęśliwi, jak się będzie zmieniał ich poziom stresu i tak dalej, i tak dalej. No. Jakby ja zacząłem właśnie, tak jak mówię, taką dyskusję wtedy z żoną i tak stwierdziliśmy, a co by było? Co by było, gdyby faktycznie taka kwota minimalna, i to ona by musiała być, bo sprawdzam, to jest prawdopodobnie minimalna krajowa, bo brutto to tam jest 1580 euro minimalnej krajowej. I co by było, jakby tak na świecie wszędzie wprowadzili minimalną krajową, którą dostajesz, i co jest nierealne, i ujednolicili wszędzie ceny. Albo w ogóle, żeby zrobili jedną kwotę. No nie, ale nie ma ujednolicenia cen, bo one są rynkowe. No. Wiadomo, że cokolwiek na Islandii czy na Kanarach będzie kosztowało więcej niż na kontynencie. No tak, ale... No bo indeks tak. Big Maca. No. Tak. Indeks Big Maca. No ale na razie tak jest, bo jest, ale no właśnie, wiesz, co by było gdyby, nie? Nie, no to takie gdybanie już wykracza poza moje zdolności. Ja uważam, że to jest zupełnie w ogóle niemożliwe. To jest nierealne. Jakby wszędzie jakby wszyscy mieli to samo, minimalnie. Oczywiście jak ktoś byłby ambitny, to by mógł mieć więcej. Właśnie wychodzimy komunistą. Się doczytał Marksa. No. Ja tak się zastanawiałem, nie? Głęboko po prostu. No, też się zastanawiali w 45, kurde. A potem niezłomny jest związek. A to bardzo najbliższe jest twojemu sercu. No Mateusz, to jest nasz komentarz do twojego news. To nie był mój news. No do twoich przemyśleń. To były moje przemyślenia. Przedsiębiorcy z wyboru.
Podcast dla naznaczonych biznesem. Inflacja, moi drodzy. Da, ukryty podatek. 4,8. Dużo. 10, ale podobno, chyba mniej niż przewidywano, czy nie? Tak, na pewno mniej niż przewidywano, natomiast to jest największa inflacja, patrząc na ostatnie 10 lat. Patrząc na Unię Europejską, ona nie jest aż tak duża, z tego co pamiętam. Natomiast mimo wszystko to jest 4,8 i no właśnie. I co teraz? Patrzę na swoje inwestycje. Co z tego, że minimalna krajowa wzrasta, skoro inflacja wzrasta? No, to rozmowa, którą można toczyć dopóki ludzie tego nie zrozumieją, a myślę, że długo tego nie zrozumieją, to dla nich inflacja to... Podwyżka cen. To jest podwyżka cen. Naturalna podwyżka cen. Tylko nie jest podwyżka cen, która spowodowana jest tym, że pan rolnik stwierdził, że chce zarabiać więcej, albo jego uprawy są aktualnie na przykład znacznie bardziej ekologiczne, czy z jakiegokolwiek innego względu, tylko to po prostu się robi samo. Samo się nic nie robi, ale właśnie inflacja robi się sama przez błędne decyzje. Wydaje mi się, że inflacja tej wielkości to już jest naprawdę taka czerwona lampka, że... To jest czerwona lampka, no. To jest lampka Aladyna. Kurde, neon dupny nad Polską powinien być. Zacząłem sobie patrzeć, mówię, patrzę sobie na swoje właśnie inwestycje teraz. No i powiedzmy taka prosto liczę na stopa zwrotu 7,62 na plusie. Jak sobie odliczę inflację, to już nagle nie wygląda tak sympatycznie, prawda? No ale to pomyśl sobie o rachunku po prostu w banku. No to nie, no to pieniądze wiadomo, się kurczą, tam, twoje pieniądze się kurczą. Tylko, że ludzie tego nie rozumieją, ale to my gadaliśmy już niejednokrotnie, tak? Ale no, hello. Jak to śpiewa Adele. Hello, it's me. To jest inflacja. Hello, it's me. Ojejku, jejku. Chociaż przepraszam, ja tutaj się poprawię. Mamy jedną z największych inflacji w Europie. No my i Węgry. To by się nawet nie przypadek? Never. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To jeden z burmistrzów się zabawił. Zachaj z miasta baluj? No, nie. Powiem ci w drugą stronę, co bardzo mile mnie zaskoczyło, ale chyba nie tylko mnie, ale również mieszkańców Lublińca. Ale czy to dobrze pamiętam, że bo był taki przypadek, to jest ten burmistrz, który postanowił dać upust swoim emocjom i rozwalić jakieś rzeczy? Rozwalił, ale nie spowodowane to było emocjami, tylko spowodowane to było tym, że stwierdził, że no niestety, ale firmy, które startowały w przetargu, za dużo chciały za wyburzenie garażu. Garaż trzeba było wyburzyć w związku z tym, że burmistrz pozyskał projekt unijny na rewitalizację tego konkretnego miejsca. No i pierwszy przetarg za dużo, drugi przetarg za dużo, stwierdził, a po godzinach pracy biorę się za robotę, ubieram kask, rękawice. I jak to się mówi, bez młota to nie robota. Dokładnie. Zaprosił radnego, inne osoby też się stawiły za działaniem, no i wyburzył, a czemu by nie? I zaoszczędził 20 tysięcy złotych po godzinach swojej pracy. No, jest fajny przykład tego, jak powinien zachowywać się pracownik na szczeblu miasta, nie? Tak. Bo oczywiście to jest taki przypadek mocno łopatologiczny, ale dosłownie. To zejście... Tak, łopatologiczne dosłownie. Ale to takie zejście do ludzi, nie? To znaczy, jak czegoś się nie da zrobić albo coś się po prostu nie opłaca, no to znaczy, biorę sprawy w swoje ręce. Znaczy to jest super, bo faktycznie zdarza się, że miasta, nie ma co ukryć, wywalają pieniądze czasami na usługi, które są po prostu za drogie. Nie, ale też zdarza czasami... się, tylko zawsze tak jest. Tak, na przykład, ale... na przykład sprzątanie. Tu faktycznie rozumiem, że czasami to jest też spowodowane jakimiś względami przetargowymi, tak, że miasto musi jakoś rozpisać coś w jakiś sposób, a tutaj myślę, że tam mogło być troszkę tak, że wymogi, jakie miasto oficjalnie musi dać firmie, są takie, że firma, biorąc na siebie odpowiedzialność za zrobienie tego, po prostu wywala taką cenę, plus wiadomo, tam jakiś zarobek, więc ten temat, żeby nie było, ja uważam, że temat pana burmistrza, tak, jest świetny, bo on zaoszczędził 20 tysięcy względem ofert przetargowych, a ja myślę, że ekwiwalent marketingowy dla Lublińca po tej akcji i Lublińca. Tak, tylko po obecności w naszym podcaście, myślę, się podwaja. Nie no, żarty żartami, ale wiadomo. No, podraja. Tak. I jeśli chodzi o to, oczywiście, ile mediów o tym było, ile było materiałów na ten temat, naprawdę super ograli to marketingowo. Ale
też miałem tego newsa i ten news zainspirował mnie do poszukiwań gdzie indziej i trafiłem na pomysł podlaskiego wójta, który właśnie dostał oferty na zrobienie drogi na terenie tam ich sołectwa, tak to się chyba będzie nazywało. To jest gmina Brańsk w ogóle, jakby ktoś był ciekawy. No i okazało się, że no te oferty są naprawdę spore, że gdzieś tam chyba 8-metrowy kawałek drogi miał kosztować bańkę? Coś takiego. Mogę się mylić, ale chodzi tutaj o porównanie. A gmina swoimi środkami zrobiła to za 200 tysięcy. Dlaczego? Gmina zakupiła sobie cały węzeł do produkcji betonu i sobie betonuje drogi we własnym zakresie. Okazało się, że włodarze i osoby pracujące właśnie w tym sołectwie no mają jakieś doświadczenie budowlane, także ogarniają generalnie jak to trzeba zrobić, kupili tam jakiś rodzaj wypasionej gruszki, no i biorą i są w stanie sobie betonować drogi sami. No jest to dla nich 5 razy tańsze niż zlecanie na zewnątrz. I co o tym sądzicie? Czy to jest kierunek, jakim polska samorządność powinna iść? Czyli zamiast delegować na zewnątrz wykonywanie we własnym zakresie? Pod warunkiem, że mają kompetencje do tego. Genialna opcja, bo może to się w ogóle przerodzić w zyski własne gminy. Tak. I dwa komentarze do tego. Pierwszy to ktoś pięknie skomentował, że no to już kiedyś funkcjonowało i to się nazywało PGR. Gdzie w tych takich lokalnych wspólnotach było praktycznie, one były w jakiś sposób samowystarczalne, tak? Bo tam była i każda maszyna i tak dalej, można było sobie to wszystko robić w własnym zakresie. A Michał, blisko ci było, nie? Sercem do PGR-ów. Tak. Ojejku, jejku. A drugie, i to są moje osobiste obawy, że... Jakie obawy? Obawiam się, że droga kładziona przez niewyspecjalizowanych ludzi jednak od kładzenia dróg, może się okazać, że się dość szybko zdegraduje, mimo tego, że jest betonowa. A drogi kładzone przez profesjonalistów w miastach po prostu istnieją przez 20 lat nietknięte. Wiesz co, ja już wolę, żeby zrobiła to sama gmina, serio. Ja na przykład, ja rozumiem te gminy. Jak ja patrzę, jak niektórzy szczególnie realizując zadania na przykład dla miasta pracują, to ja bym był włodarzem miasta, to ja mówię, idź stąd, idź, ja sobie to zrobię, idź. Idź przez ci. Idź stąd. No ciekawe, czy to będzie szło w tym kierunku. Co, żeby nie było, decyzje ogólnie mają poparcie 99% mieszkańców. Ten 1% to ci, którzy pracowali chyba w tej konkurencyjnej firmie, która za bańkę chciała za te drogi. Ale wiecie, to jest takie trochę pokazanie, że pieniądze publiczne to jednak są pieniądze czyjeś, nie? I że jak mieszkańcy płacą podatki i tak dalej, no to trzeba dobrze wydatkować te środki na tyle, ile to jest możliwe, tak jakby to była nasza firma. Tak, no to jest jak najbardziej właściwe podejście, tak? A to jest takie mało spotykane podejście. No nie, no bo najczęściej jest nie da się, my tak nie możemy. Przepisem. Tak, bo mamy politykę taką, że nie. Także no niestety... Kibicujemy. Jeśli spojrzymy na to jako objaw takiej przedsiębiorczości i tak dalej, to jak najbardziej tak. Ja sobie ten news i tą gminę zapisuję i sobie ustawię powiadomienie, tak żeby sprawdzić tym przed za 3-4 lata, czy są jakieś newsy na temat tego, jak im poszło i czy te drogi się dalej dobrze utrzymują, czy jednak się okazało, że w jakiejś perspektywie była to klapa, tak? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchajcie, wiecie po publikacji nowego Polskiego Ładu, wiecie jakie zapytania w Google pojawiały się najczęściej? Co to jest ład? To jest Polska. Co to są podatki? One way ticket. Ale bardzo dobrze, bo zaraz po one way ticket, w zasadzie w związku z one way ticket pojawia się pytanie firma w Czechach, to jest jedno z najpopularniejszych haseł i co prawda rozmawialiśmy już wielokrotnie, zresztą w takim gronie jak my tutaj siedzimy, to już naprawdę tak często jak oglądaliśmy Gladiatora jadąc do Grecji, chyba rozmawialiśmy o rejestracji Polski w Czechach, rejestracji firmy w Czechach. O, powiem ci, frajdowska pomyłka. Jednak. Ale czy chcesz przerejestrować nasze władze do Pragi? Nie. 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 Jeszcze nigdy nikt tak mocno nie machał głową na tak. A to ma w Indiach chyba tak też jest, nie? Co jest w Indiach? Jak się robi tak, to że jest okej.
Mam nadzieję, że nie dowiedziałeś się tego z praktyki w najgorszym możliwym momencie. Masz błękitna ostryga. Ta 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 ta. Zapraszam do tańca. O, wracając do meritum. Śmiechom nie było końca. I słuchajcie, łezkie się zakręciło. Polska, Boże, działalność w Czechach, czy się opłaca? Ja oczywiście jakby na samym początku powiem wszystkim nie. A to pani dyrektor by trzeba było się zapytać. Pani dyrektor? Dawnej dyrektor. Jakiej? Muzeum Śląskiego. A ona pracuje w Czechach? Tak. No, naprawdę pracuje w Czechach. I to jest ta różnica. Nie na Ona Pradze. To robi naprawdę. Popatrz. Jeżeli, przede wszystkim tak, problem polega na tym, że nie chodzi o sam fakt zarejestrowania firmy w Czechach. Zarejestrowanie firmy w Czechach jest proste jak pierdnięcie, tak? To nie jest nic skomplikowanego. Wszystko zaraz też pokrótce powiem co i jak, ale powiem też od razu, żeby tutaj nie budzić jakiejś nadziei, że nie opłaca się. Na podwórku się mówiło, kali się czy się nie kali? Nie kali się. Dlaczego? Bo co prawda cyfry, liczby mogą być całkiem kuszące. Dlaczego? Bo stawki PIT w Czechach, a tutaj kolega, wypowiadał się do tego kolega radca prawny mecenas Jakub Sikorski z kancelarii GLC Legal na Rzeczpospolitej, i cytując go, on podaje konkretne stawki. Stawka PIT w Czechach odpowiednio 15% dla dochodu do około 1,7 miliona koron, co stanowi około 302 tysiące złotych, oraz drugi próg, są dwa progi, 15 i 23, więc już widzimy, że jest okej. Plus akcyza aut. Tam też chyba była taka kusząca. Ale masz tak, to przecież ile po Polsce jeździ luksusowych samochodów na czeskich blatach. Przypadek? Dokładnie. Składka emerytalna to 14,6% dochodu, nie mniej niż w przeliczeniu na polskie 342 zł, a zdrowotna to 6,75%, nie mniej niż 323 zł. No te stawki są bardzo kuszące, tak? I jeśli chodzi o opłaty administracyjne, no to jednoosobowa działalność gospodarcza, to założenie to jest około 1000 koron, a jeśli chodzi o spółkę, to jest 10 tysięcy koron. Jedyne co, no i tam oczywiście są jakieś koszty uzyskania dokumentu, tłumaczeń przysięgłych, klauzul apostil, czy też obsługi prawnej i podatkowej. Zasadniczo nie opłaca się tylko spółki akcyjnej, ponieważ tam kapitał u nas jest 100 tysięcy, tam jest w przeliczeniu na polskie 355 tysięcy, ale zasadniczo, jak widzicie, wszystko oprócz spółki akcyjnej w Czechach opłaca się założyć. Opłaca, wpłacony. Ale jak masz większy, to już właściwie potem Ale jeśli kupisz sobie mieszkanie. Kupisz mieszkanie i teraz, będziesz tam tak teoretycznie tak, ale teraz miesiące. Największy problem polega na tym, że jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na cyfry, na liczby, tak, to się opłaca. Ale jeżeli polski fiskus albo ZUS udowodni przedsiębiorcy, że zarejestrował działalność w Czechach jedynie dla pozoru, to mogą żądać zapłaty należnych danin w Polsce. Czyli jest pozorantem. Czyli jest pozorantem. Pani dyrektor Muzeum Śląskiego nie jest pozorantem, bo realnie wykonuje tam pracę. A jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy zamierza zarejestrować działalność gospodarczą w Czechach i nawet pracować tam nawet jeden dzień, przyjeżdżać tam i jeden dzień pracować, to ciągle jest za mało. To musi być większość czasu spędzonego, musi być tam. Więc o ile nie pracujecie 5 czy 4 dni w tygodniu minimum w Czechach, nie ma szans. Bo ten pomysł upadnie. No dobra, ale mam pytanie. A dlaczego? Bo są kontrole krzyżowe. To nie jest tak, że polski ZUS tam pojedzie, albo polski urząd skarbowy, tylko czeski. Jest umowa podpisana. Jest umowa i bardzo mocno egzekwowana. Dobra, to mam pytanie. A jeśli jest to firma, której misją jest świadczenie usług zagranicznych. W sensie, zobacz, mamy w Polsce firmy, które się wyspecjalizowały w obsłudze firm zagranicznych. Oni się nawet nie bawią w obsługę polskich firm, po prostu za sobą płacą. No. I teraz robimy to samo, tylko w drugą stronę. Mamy firmy w Czechach, które się specjalizuje w obsłudze firm polskich. No to wiadomo, że będzie pracował u klienta, czyli w Polsce. No tak, ale pokaż mi jej biuro, pokaż mi, bo musi mieć księgowość prowadzoną, tak? A to nie ma problemu, żebyś miał księgową, żebyś miał biuro w Czechach. No tak, tak, i to już nie jest dla pozoru. No tak, ale... No dobra, ale większość czasu spędzasz w tym momencie w Polsce tak, u klienta. Tak, ale to jest wyjątek, który potwierdza regułę, tak? Bo jesteś w stanie to... jeżeli... Mi się wydaje, że nie łysy, bo tam temat rezydenta był poruszany. Jeżeli to też tak do końca nie jest, bo obsługujesz polskich klientów i co dla nich robisz? Rzeczy czeskie? To nie ma problemu, ale jak robisz dla nich rzeczy polskie, to nie możesz. Bo jakie rzeczy polskie? No bo mówisz, że spędzasz czas u klienta. Michał robi eventy wyjazdowe.
Dobra, no i robi, się dla polskich klientów w Polsce, a masz zarejestrowaną działalność w Czechach, nie przejdzie. No okej, okay, patrzę na przykład taki nie program, tak, czemu patrz nie? Taki programista, no, powiedzmy. No bo świadczysz usługi w Polsce, dla polskich firm, a jesteś tylko zarejestrowany, powinieneś zarejestrować się w Polsce. Właśnie to jest dziwne, nie? Nie, to nie jest dziwne, to takie są, dziwne. Tak są, ja nie analizuję ratio legis, czyli racjonalności tego przepisu. Mhm. Ja tylko mówię, jak to jest. I ty nie miałbyś możliwości zarejestrowania się, upadł ten pomysł, by upadł. Jeżeli nie realizowałbyś eventów w Czechach albo dla czeskich klientów, to... Dobra, ale przecież mamy, nie wiem, newsletter eventów międzynarodowych i mam możliwość ja z Polski zrealizowania eventu, nie wiem, w Niemczech, na Węgrzech. No i pokaż mi procentowo, jaki jest stosunek tego wszystkiego. No mniejszy niż... No właśnie, nie, to się nie obroni. No dobra, a jak firma ma nie... 20, powiedzmy w 5 krajach działam i wszędzie miałem po 20%, no to... To nie ma problemu, to się obroni. Tak, to się, taki to się obroni, bo gdzieś musisz być, tak? Mhm. Gdzieś musisz być, ale to pytanie jest proste, wiesz jakie? Gdzie do szkoły chodzą twoje dzieci? Ale ja mam spółkę. Nie mam dzieci. Spółka ma swoją osobowość prawną. Moje dzieci nie mają w związku ze spółką. Ale mają, ale ma na przykład wspólników i prezesów. I oni też są prześwietleni. Czy mówimy o rezydentach cały czas? Tak. No okej. Czyli, no. Czyli wchodzimy w tego faktyczny beneficjent i tak dalej, jakieś się wypełnia oświadczenie przy spółkach. Bo w cudzysłowie ryło trzeba teraz pokazać. Nie? Do tej pory, bo jeszcze 2-3 lata temu było tak, że w sumie to spółka nie wiadomo czyja była, a teraz już przez Cerber, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a niestety już trzeba wszystko pokazać, nie? I na przykład banki wypowiadają umowy klientom, co do których jest zbyt skomplikowana struktura, czyli właścicielem spółki jest inna spółka i tak dalej, i tak dalej. W momencie, w którym nie da się określić finalnego beneficjenta, banki w całej Europie wypowiadają umowy. I to wszystko idzie w tym kierunku. Więc jeżeli robimy coś dla pozoru, miejmy z tyłu głowy, że zaoszczędzimy w ciągu najbliższego roku 1000, 2, 3, 10, 20, ale za 5 lat będziemy musieli oddać to z naddatkiem. Więc to nie jest oszczędność, ale to jest bardzo wysoko oprocentowana pożyczka, którą może przyjść nam spłacić kiedyś. Nie? To ja bym tak to podkreślił. Także uważajmy na to i nie optymalizujmy się w ten sposób. Mocno przestrzegam, w tym samym to nie jest ten artykuł, a natomiast on się pojawił niedawno, bo w ciągu ostatnich tam kilku dni, 3-4, ja przestrzegam o tym od 6-7 lat konsekwentnie. I niestety, nie lubię mieć racji, ale mam rację, bo jest bardzo dużo klientów, którzy spłacają już w systemie ratalnym, bo od kilku lat zaległości, sprzed jeszcze kilku lat, po rejestracji spółki, swojej firmy na Słowacji bądź w Czechach. Ale tak samo jest z Litwą, Łotwą, to nie jest tylko, bo Łotwa ma bardzo też korzystny, bardzo korzystny system podatkowy. Estonia również, tak, tam jest naprawdę estoński CIT, w przeciwieństwie do Polski. Nie tylko z nazwy. Nie, i no właśnie, więc... No niestety, no musimy, nie szukajmy optymalizacji podatkowej przez wyprowadzkę się do innego kraju, dopóki realnie nie chcemy się tam wyprowadzić. A co do nazwy, no my lubimy ogólnie ruskie pierogi, gulasz węgierski i tak dalej, co bardzo estoński często... CIT. No właśnie, co bardzo często nie ma w ogóle pokrycia z tym... Szwedzki stół. Tak. Skończy się szwedzki stół, albo ryba po grecku. W Grecji nie ma takiej ryby. No. A co do tego, co powiedziałeś, mi się wydaje, że mimo wszystko ten przepis jest na tyle dla mnie cały czas jednak niejasny, bo to jest ten przykład, co Michał powiedział. Nie wiem, mamy firmę zarejestrowaną w Czechach i tam mamy swoją siedzibę, mamy swoje biuro i tak dalej, ale na przykład dużą część pracowników mamy w drugiej naszej siedzibie w Polsce, a na przykład świadczymy usługi i sprzedajemy jakieś programy informatyczne dla klientów Stanów Zjednoczonych. I tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych nasz program działa. No i co teraz? No, obroniłoby się, uważam. Jeżeli twoi pracownicy siedzą w Czechach? Nie, w Polsce. Część siedzi w Polsce, bo tu mam na przykład tańszych informatyków. No a w Czechach co się dzieje w Czechach? Jest to... księgowość, jest sekretariat, jest siedziba spółki. No, nie obroniłoby się. No ale pod względem ekonomicznym, pod względem tak, ale to nie ma, logicznym, to tak, jest... Tak, ale pamiętaj, że jest taki przepis od pewnego czasu, który mówi, że jeżeli wybierasz lepszą możliwość opodatkowania, nawet jeżeli nie robisz nic nielegalnego, to można ci to wyrzucić z kosztów. Nie musi być to nielegalne. Nie? To jest po prostu wybranie lepszej drogi opodatkowania może skończyć się, możemy szerzej pogadać na ten temat w kolejnym odcinku, albo z gościem, mam naprawdę gościa, który się super zna na międzynarodowych podatkach i chętnie by to wytłumaczył, nie? Że dla polskich organów często
nie mimo że coś jest legalne, ale jest dla nas korzystniejsze, a mniej korzystne dla Skarbu Państwa, może zostać wyksięgowane. Nie? Niestety. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami, drodzy słuchacze. Było nam bardzo miło was usłyszeć, a raczej w nas. Mam nadzieję, że wam również było miło. Także żegnają się z wami tradycyjnie Michał Kucharski, Piotr Łysko i Mateusz Majk. I zapraszamy was na kolejny 87. odcinek niebawem. I do bloopersów z tego odcinka, bowiem na pewno będzie czego posłuchać. No i zapraszamy was też serdecznie do zostawiania 5-gwiazdkowych komentarzy. Tak. Mam nadzieję, że nasz apel z 85. odcinka poskutkuje i za tydzień Piotr będzie takie wiersze sypał z rękawa i nogawki. Jak gówno z barana. So what? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Prosimy jingle. Ja się boję, że Reniusis kiedyś mnie znajdzie. Oj, to jest zajebisty news. Łysy, nie dysz do mikrofonu. Łysy się podnieca. Nie, ja słyszę jego takie... Kurde. Mówię Mateusz, nie? I tak patrzę, a ty masz nosy dla mnie przy mikrofonie. mamy jedną z największych inflacji w Europie. Nie. Odnośnie wyników sportowych przypomniał mi się taki mem. Wnuczek siedzi na kolanach dziadka i wnuczek mówi: dziadku, zobaczymy dzisiaj mecz. A dziadek mówi: dobrze, wnuczku, a kto gra? A wnuczek mówi: Austria-Węgry. A dziadek: no ale z kim? Trochę historii, geografii. Tak. Piotr Łysko bawiąc uczy, ucząc bawi. To będzie jak Hitler. Hitler co? Jak Hitler. Jak Hitler. I zapytamy. Hit la 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 la. Jak Hitlerstrasse. Ja, ich habe. Ale Piotrze, oni już wylosowali te 120 ileś osób, które mają mieć ten dochód pasywny. Teraz już to za późno, żeby... Nein. Romku, to wytnijmy.